Siemano ludzie, tutaj Kojot. To będzie właściwie taki odcinek, można powiedzieć, mały, bonusowy. Wy go będziecie widzieć w poniedziałek, ja go nagrywam w czwartek. I chciałem sobie, nie będę tutaj żadnej fabuły robił. Chcę sobie po prostu poogarniać to, co mi wiele osób mówi, czy na przykład jakieś tam skórki, jakieś tam runy i tak dalej co mi się udało ogarnąć. Wiem, że są takiego, ludzie mi mówili, tam pisali w komentarzach, żebym zmienił strój, a ja kurde patrzę, szukam, nic takiego nie ma, w końcu znalazłem w menu gry, już teraz nie będę wychodził w tym menu głównym, w ogóle jak się tylko włącza grę, jest coś takiego jak zmiany skórek i można sobie wybrać, tam są jakieś stroje, tam jest chyba dwóch, trzech różnych talionów, są jeszcze jakaś, jest jakaś dziewczyna, jakiś jeszcze mroczny elf czy coś takiego. Ale przepatrzyłem to sobie i to mi się, szczerze mówiąc, słabo podoba. Jeżeli to o to chodzi, może to jest, może jest jeszcze jakaś inna możliwość zmiany wyglądu, ale tego nie znalazłem. A co do run... O fuck. Po co ty uciekałeś w moją stronę? Głupku. No i to tyle. Jeszcze sobie wejdę tutaj na górę może. Jak już tutaj jestem, to... Przesłuchamy go. Go. Mamy... Nie, tego nie wiemy. Tak to o wszystkich już wszystko wiemy. Czy tu mi jeden umarł? Chyba tak. Gryzojad. On się boli... Boli... Tych psowatych. Dobra ludzie, bo nie chcę tutaj żadne sobie łazić, no to bardzo chcę tutaj w tym odcinku tak mniej więcej poogarniać. Poogarniać różne rzeczy, ulepszenia i tak dalej. Wiem, że już muszę wykupić to. Mam dwa punkty i muszę to wykupić, bo to już raz by mi się przydało, a tego nie miałem. Jeszcze mi tam, kurde, ja też nie pamiętam, nie mam tego teraz przed oczami. Ktoś mi pisał też, dzięki w ogóle wielkie, że piszecie. Ktoś mi jeszcze pisał o takich fajnych umiejętnościach, które mogą mi się przydać. Tam pamiętam, że była jakaś ognista strzała, coś takiego. O właśnie, ale jeszcze nie mogę. Mam za mało potęgi. To już mam. Mam też wykupione tą jazdę na tych Karagorach. Wystanie z ukrycia nie wiem, czy mi się przyda, szczerze mówiąc. Upiorny cios kończący. Ofiary wybuchną. To jest całkiem okej, jak oni się nagle zaczną bać i jakoś przestaną mnie atakować, chociażby na parę sekund. Tylko właśnie nie wiem. Nie wiem, ludzie. Jak wiecie, to mi mówcie. Ja na razie chcę sobie przepatrzeć, poszukać. To jest takie głównie to, co sobie robię poza odcinkiem, ale teraz postanowiłem to nagrać jako taki mały bonus, można powiedzieć. Bo nie wiem... Czy będę miał potem w poniedziałek czas, żeby nagrać, jak tylko wrócę? Raczej wątpię, o ile w ogóle wrócę w poniedziałek. Także tak. Brutalny mord. To by było też całkiem okej. Czy ja aż tego nie wykupiłem przypadkiem? Ale gdzie ja się będę skradał i ich będę zabijał? Trochę to głupie. Wejście barkiem. To uszkadzenie tarczy może być całkiem spoko. Spacja i lewy kontrol. Szybki rzut, ulepsza sztylety, dzięki czemu możesz rzucać trzema w krótkich odstępach czasu. Okej. Okay. Przeskok z ogłuszeniem. Przeskok ogłusza, to jest bardzo dobre, mi się wydaje, bo często to wykorzystuję, jak już jest więcej tych gówniaków, z którymi muszę walczyć, to jest całkiem spoko moim zdaniem. To są sekundy, w których ja mogę się skupić na innych. Szybki cios kończący też mógłby być. Być spoko, bo jak ich wywalam. Ale czy ja ich w ogóle tak robię? Z drugiej strony. To by było też spoko, ale ja dużo punktów potrzebuję, a nie wiem, czy mi się to przyda. Albo czy to ma jakiś sens dalej w rozgrywce, bo równie dobrze teraz mi się może przydawać, tak jak to. Teraz ginę non-stop. I to by mi się bardzo przydawało. A się potem okaże, że jak zajdę trochę dalej w fabułę, to mi to będzie zbędne, bo już będę, nie wiem, albo mi się lepiej będzie w to grało, po prostu będę więcej umiał, albo po prostu dostanę jakieś umiejętności, które mi pozwolą już, żeby się tym obejść, nie wiem.
Mamy kolejne. Tutaj sobie tak, ktoś mi mówił też o runach, ale już runy sobie powsadzałem, te, które mnie interesowały. Też nie wiem za bardzo, czy opłaca się wykupywać za te pieniądze. Szczerze mówiąc. Ja nawet nie wiem, ile ich w tej chwili mam. A nawet szczerze mówiąc, nie wiem, jakie mam teraz te runy, bo nie mogę ich w żaden sposób chyba zobaczyć. Szczegóły? Nie, nie mogę. No, fuck. No o właśnie, mam ich 635. Ale bym zobaczył, czy mam jakieś sensowne runy, bo czy jest teraz sens, bo jeszcze, czy jest sens teraz kupować, bo jeszcze było coś takiego, ulepszenia chyba. I tutaj atrybuty, i tutaj można je wykupywać za te miltriny, czy jak one tam się zwą. I to też mogłoby być sensowne. Tutaj stówka, to wydaje się nie drogo, tylko czy to skupienie jest mi aż tak potrzebne? Często mi się kończy, szczerze mówiąc. Mogę też wykupić to. Odblokowuję na mieczu miejsce na runę. A tam miałem zdecydowanie droższą, więc może to ma sens. Spróbujmy. Odblokowuję na sztylecie. Dobra, weźmy to. Zobaczymy, co mi to da. Czy teraz... O, dobra, wypaliło mi się coś, czyli mogę chyba wsadzić kolejną? A, dokładnie, nie muszę kupować tego, okej. Czyli wyszło mi to chyba taniej, czy nie? Dobra, co mam? To już mam w użyciu. Techniki bojowe zadają kapitanom dodatkowe obrażenia, to by się mogło przydać. Zapewniają dostęp do legendarnej mocy burzy Urfaela, ale nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. A jak wsadzę, to już chyba tego nie mogę wyjąć, coś mi się tak zdaje. Elfia Gracja. 50% na zmniejszenie otrzymanych w walce wręcz obrażeń o 50, ale to jest tylko 50% szansy. A to mogłoby mi się przydać, bo ja dostaję często. Wola życia. Odzyskujesz całe skupienie i elfie strzały przy każdym udanym wykorzystaniu ostatniej szansy. No to też, ale... Kurczę, no nie wiem. Nie chcę czegoś zwalić. Aż tak tej gry nie znam. Utrzymuj dodatkową ostatnią szansę. Mi się by, szczerze mówiąc, wszystkie runy przydały. No może poza tym, bo to jest gówno, no. 4% życia to tak średnio. No właśnie, mi by się, szczerze mówiąc, przydały wszystkie runy. Ale nie wiem, czy jest sens tego... w to iść, to kupować. Co mam tutaj? Tu na sztylecie coś dostałem, więc może tu mi się coś przyda. To już mam. Dobra, tutaj. Zadawanie duży warzucania, okej. No ale... Tak. Zwiększa zasięg zwabienia, to by mogło być całkiem spoko. Niewrażliwość na trucizny. No to mogło być całkiem spoko, bo mamy przecież problem z tamtym typem, który jeden jest takim trucicielem. Być może wsadzę może to. Myślę, że to mogło być całkiem spoko. Czy mogę teraz zmienić? Spróbujmy. Czy nie? Czy już jak to użyję? Nie, no to jest ok, to jest w użyciu. W użyciu. Czy mogę teraz ją, powiedzmy, zmienić? Dobra, powiem. O, sekundę. Potęga, jaką można zdobyć. Tak, czyli mogę sobie na spokojnie zwiększać to. Git, okej, okay, czyli mogę sobie zmieniać. Mogę sobie zmieniać runy, to dobrze wiedzieć. No nie wiem, czy to kupować, naprawdę... Ciężko mi jest powiedzieć. Dobra, czyli jeżeli mogę kupować, to mogę sobie coś tutaj wsadzić. Spróbujmy to zrobić. Jeżeli mam już wolną, mogę sobie je wyjmować, to spróbujemy. Może wykorzystamy to. Co to jest ta umiejętność bojowa? Muszę go znaleźć jakiś orków i to wypróbować w takim razie. Muszę też zabijać te pająki, a... Nie mam jak. Dobra, gin się.
A, to jest to, żeby przeskakiwać te ściany, okej. No dobra, ale to jest to, co ja już umiem. Coward! Co to? Remember me, you Shroch? The one you left for dead? I swore I'd find you again. Swore I'd destroy you! Dobra, to próbujemy ich zabijać w takim razie. Już go mamy tutaj, to próbujmy go dziada bawić. Nie wydaje się jakiś ciężki. Dobra, i teraz będę go mógł nawet przesłuchać, ale już... Albo z niego... Fuck. Dobra. Wyścijmy go i potem go zaszlachtujemy. No i dobra. Dostałem kolejną runę. Odzyskujesz po zabiciu przeciwnika gradem ciosów. Całkiem spoko, ale ja rzadko to używam. Może to mój błąd. W ogóle ktoś jeszcze mi doradził i to jest spoko rada, że dopóki, że to co tutaj mam, te takie te linki, które niby go przyporządkowują do moich, to wcale nie oznacza, że oni będą jakby ze mną współpracować. Dopiero potem to fabule jakoś będzie wyjaśnione i tak dalej, także spoko porada, czyli mogę tych na spokojnie zabijać, dopóki nie są moi, mogę wyrzynać wszystkich. To jest dobrze, bo wtedy się bałem, że jak tak zabiję mojego, to coś się może zepsuje, może coś się stanie. Nie byłem do końca pewien. Właśnie, teraz widzę, jak odblokowałem to, tą runę wsadziłem, pojawiło mi się coś koło minimapy, jakieś coś. Zaraz, chyba muszę więcej walczyć, żeby to zdobywać, także... może pójdę do jakiegoś obozu i się będę z nimi bił po prostu? Tam jest jakiś frajer. O, to jest właśnie ten czarny cień, który teoretycznie jest ze mną. Znaczy, ze mną. Jak ze mną, jak ze mną, ale mogę go zabić. W każdym bądź razie. W każdym razie się powinno mówić, ale to nieważne. Chyba trafiłem swojego. Nie. Ja go chcę zaszlachtować. Jego też mogę zaszlachtować. Zresztą źle robię, bo ja jeszcze nie znam tych wszystkich informacji o nich. A tu mam, przecież nie wziąłem tego na łuk. Może jak już tutaj jestem, może spróbowałbym go zabić. Myślę, że to może mieć jakąś szansę powodzenia. Choćby i mizerną, to może jednak. Dobra, coś tam dostał. Panie, mamy dużo strzał, więc może go nawet samymi strzałami utłukę. Jeszcze jedna. I w dupsko dostał. My boys will hear about this and you'll suffer. I promise you that. Oj, nie obiecuj. Dobra, i gonimy dziada, bo on ucieka. Dziadyga nam ucieka. Właściwie ja go mogę wziąć i go przesłuchać. Bo muszę się dowiedzieć przecież o tych ich specjalnościach czy coś takiego. Mogę? Mogę za to o tym się dowiedzieć czegoś, no spoko. Mam jakieś informacje i zawsze to jest dobrze wiedzieć o tym. Więc teraz się o tym przekonałem. No, dawaj, wysysaj mnie to. O, tam jakiś orkowy mi ucieka. Nie uciekaj. Nie mogę go niestety tym sztyletem dziabnąć.
Dobra, ale zabiłem teraz dwóch kapitanów bez jakiegoś większego problemu. Było całkiem spoko. Te strzały mi się przydały, to bardzo, tych 6 strzał. Bo go sporo, sporo go zraniłem, można tak powiedzieć. Tego dziada sobie chcę przesłuchać. A, nie mogę już przetłukiwać, fuck. Szczerze mówiąc, tylko naprawdę nie wiem, o co chodzi z tym... z tym błyszczącym, co to mi tak... Gin, szmaciarzu. Tam na dole jakiś jest, ale walić go. Tu mamy jakąś misję chyba, to ja nie chcę misji. Za to tam mamy chyba jakąś runę z łuku wyrzuconą, której nie zebrałem. Oh, fuck, tu ich jest... Fuck, tu jest jakiś ten. Ja się chyba z nim nie chcę bić. Tak mi się zdaje. Chyba się nie chcę z nim bić. O dobra, tak to działa. Git. Całkiem spoko, można wtedy szybko zwiać. To mi się podoba. Warto jednak było, faktycznie. Dobra, chodźmy tam. Nie mogę tam skoczyć. Jeszcze nie mogę. Bo tam są te łuki pozostawiane. Znaczy te runy, nie łuki. Fuck. Zabiję dziada. Szczerze mówiąc, ja bym ich pozwabiał i ich pozabijał. Zbiorę jeszcze to, ludzie, i myślę, że sobie skończymy odcinek. To już mniej więcej ogarnąłem, co ogarnąłem. Napiszcie mi w komentarzach, czy ja dobrze myślę, czy może myślę źle. W ogóle co najważniejsze, o czym nie wspomniałem, tam ktoś mi podrzucił też w komentarzach pomysł na temat live'ów. Właśnie tutaj z cienia Mordoru. Nie jest to głupi pomysł. Sam o tym myślałem, tylko po prostu też nie wiem, czy byłoby więcej chętnych. Dlatego piszcie, co o tym sądzicie. No i co? No i to tyle. A właściwie to jeszcze nie tyle, bo coś tam pominałem, że jakby cokolwiek się miał jakiś live pokazać, to przede wszystkim będzie najpierw info w tym. I na Facebooku, na stronie kanału i na samym kanale będzie takie powiadomienie, bo z tego co widziałem, da się coś takiego zrobić. Także jakby coś się miało dziać, na pewno będzie powiadomienie. Jak już, to myślę, że jakby się miał pojawiać live, to nie wcześniej. Oh fuck. To nie wcześniej. To nie wcześniej niż środa? Czwartek? Coś takiego. Bo wcześniej mam po prostu plany. Fuck, fuck, fuck. Nie. Ja chcę to zebrać po prostu. Dwóch elfich strzał przy zabójstwach. To jest całkiem spoko, bo ja często zabijam, a elfie strzały też korzystam. Oj, jakbym wam wypuścił tam karagory. Tylko gdzie są karagory? Nie widzę dziadów. Tam jest jeden. Tu był też jeden. Dobra, niech się nimi zabawią, a ja może sobie na takiego skoczę. Bardzo chętnie. No i jedziemy. Będzie długi odcinek, ale tutaj dużo też nie robiłem, także... Ktoś alarm wezwał. Dobra, spadamy stąd tak naprawdę. Czy na Karagora też działa ta elfia zwinność? Nie. Już bez przesady. To spadywamy w takim razie.
Dobra, to ja gdzieś uciekam w dziwne miejsce. O fuck, tu jest jakiś kolejny. Wpada w szał na widok Karagorów. Czy to dobrze, czy to źle? Jeżeli wpada w szał, to chyba dobrze. Próbujmy go zabić. Jak dostał! Ludzie, czy wy to widzieliście? Jeden strzał i padł. Strzał. Jeden gryz i padł ten nasz ukochany. Może to jest sposób na zabijanie tych dziadów. Fuck, czy to był człowiek? Tak. To był człowiek. Dobra, ludzie. Myślę, że sobie zakończymy. Wejdę tylko gdzieś tutaj wyżej. Wrócę sobie powiedzmy do wieży i sobie zakończymy odcinek. Sporo rzeczy, nawet jak się. Nawet śmę. Nie wiem, jak to powiedzieć. To sporo rzeczy się jakby sam też dowiedziałem. Na przykład z tymi Karagorami, ciekawa rzecz, że po prostu na strzała go zabił. Fajna rzecz, nie wiem, czy tak na każdego będzie działało. Może muszą mieć jakąś zdolność albo coś takiego, no nie wiem. W każdym bądź razie fajna rzecz. Piszcie też w komentarzach, tak jak już mówiłem, co myślę dobrze, co myślę źle. I tak dalej, i tak dalej. Co miałbym ewentualnie poprawić lub zmienić. No i cóż, dzięki za oglądanie i pa pa.